Karpiówki trzyskładowe przeżywają drugą młodość, chyba tak trzeba powiedzieć. No kiedyś oczywiście najpopularniejsze, bo łatwe w transporcie. Później wszyscy przerzucili się na wędziska dwuczęściowe. Jakość tylko dwie części jest inna. Natomiast przy dzisiejszych technologiach karpiówki trzyczęściowe spełniają takie same normy jak te dwuczęściowe, a są oczywiście dużo łatwiejsze w transporcie, bo wędzisko 3,60 po złożeniu zaledwie ma tę długość. To jest Prologic serii C, nowy model na 2023 rok, 3,60 długości, krzywa ugięcia 3,25 i oznaczenie AR. Co to jest AR? Zaraz powiem. Planując zakup wędziska karpiowego, często mamy dość duże kłopoty z odczytaniem pewnych symboli, które są na tych wędziskach, albo takich symboli w ogóle nie ma. Natomiast firma Prologic doskonale to rozwiązała, oznaczając głównymi parametrami swoje wędziska, więc nie tylko długość i krzywa ugięcia, ale także na przykład dolnik. Tutaj w przypadku tym SC, oznaczenie SC, znaczy kurkową tą, taką jak widzimy, rękojeść. Natomiast to, co powiedziałem przed chwilą, mianowicie AR. AR to jest skrót od All Around. Określa po prostu akcję tego wędziska. Czyli akcję taką bardzo uniwersalną, jeżeli chcemy używać wędziska karpiowego w uniwersalny właśnie sposób. To jest najlepsze rozwiązanie, bo to kij, którym można całkiem nieźle rzucić, a który zachowuje się fantastycznie podczas holu ryby, po prostu ugina się progresywnie. Blank z wysokomodułowego węgla. To jest taki sam blank jak w modelach dwuczęściowych. Matowe wykończenie, niezwykle popularne w ostatnich latach. No i krzywa ugięcia 3,25, 3¼ funta, wydaje mi się najbardziej uniwersalna ze wszystkich. Od 3 funtów nam się zaczynają wędziska naprawdę mocne. 3,5 funtowe to już raczej do rzutów, natomiast 3,25 to jest taki strzał w dziesiątkę. Idealne wypośrodkowanie krzywej ugięcia. Ten model wyposażony jest w lekkie przelotki znane z innych wędzisk Prologica. Startowa o średnicy 50 mm. No i przelotka szczytowa 16 mm, antysplątaniowa, co jest też standardem w tego typu kijach. Do tego wędziska oczywiście warto dobrać odpowiedni kołowrotek, nie tylko wizualnie pasujący, bo to znakomicie wygląda ten komplet, ale także nadający się do współdziałania właśnie z tym kijem. To jest Prologic Fulcrum XD7000 FD z przednim hamulcem. Bardzo duża pojemność szpuli, 400 metrów, żyłki 0,35. Jeżeli ktoś z wywózki łowi, to oczywiście jest rzecz nieodzowna. 5 łożysk kulkowych, bardzo płynnie pracujący kołowrotek. Wędzisko jest dość miękkie w części szczytowej, ale znakomicie ta szczytówka gasi rzuty, więc po rzucie nie ma tego kołysania szczytówki, ona szybko wraca do swojej pozycji i dzięki temu możemy w prosty sposób rzucać naprawdę daleko, nawet jeżeli ktoś nie jest za bardzo wprawiony, te 100 metrów bez problemu tym wędziskiem rzuci, a ono wybacza wiele błędów w związku właśnie ze swoją konstrukcją. Podczas holu natomiast mamy ugięcie progresywne. Widać, że te pierwsze dwie części blanku uginają się znakomicie, natomiast dolnik poddaje się dopiero przy dużo mocniejszym wygięciu.